No, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj trochę popadało z rana. I tak, no, siedziałem w domu. Trochę tam pierkowej roboty. Trochę odpocząłem, ale teraz zabieram się za karmienie. No i dzisiaj będę też chciał sprawdzić spalanie naszej dużej T6 w wozie. Ile ona spali paliwa. No, przy nakarmieniu krów. No i ten. I zobaczymy. Ogólnie zastanawiam się, żeby było bardziej wiarygodne, żeby nakarmić na 2 dni. Dzisiaj mamy co? Środa. No, jutro może, jakby pogoda pozwoliła, to bym zasiał to żyto. No, bo ogólnie tam chcę się pozbyć tego siewu i to będzie jako popląd, coś tak mi się wydaje. Bo no już raczej wykiełkować za bardzo nie wykiełkuję. Będę musiał ten. Dobra. No i tyle, dobra. Jadę. Dobra, tankujemy go do pełna. Stanąłem kołem tu przy tej linii, żeby być w tym samym miejscu, żeby nie było, że jakoś inaczej stanąłem. A, rękawice, zaraz przyjdę i zaczynamy tankować. No, żeby mieć, no, żeby wiedzieć, ile spali szafer z ciągnikiem. Także odjeżdżam ciągnikiem i tankujemy szafera. Bo ogólnie dzisiaj będę musiał jeszcze otworzyć pryzmę. Najpierw tak, że odstawiam i go gaszę. No i widzimy się później. Dobra, nie będę robił na 2 dni. Bo widzę, że jednak mam pryzmę otwartą, ale tak na 1 dzień mi starczy. Także, kurde, muszę halogeny wyłączyć. Włączam wagę. No i idę tankować. Tankować szafera. Tylko wyłączę halogeny. Ja ogólnie zawsze robię tak, że ciągnik jest ten. Albo na wolnych obrotach. No, albo zgaszony przy pierwszych 4 tonach i potem włączam to pieromieszanie. Także no, tak cały czas robię i w miarę mi się to sprawdza. Dobra, tankujemy szafera i sprawdzamy, ile spali. Z tej strony ma czystej. Tu ma diesla, dobra. Dobra, włączamy. Kurde,
No już rozdałem. Po sam korek, więc już nie doleję. Jak widać. Dobra. Zamykamy. Idziemy karmić. Dobra, zaczynamy od wysłotek. Trochę dosypiemy. No najpierw biorę tam z pryzmy, no ale że to nie jest wystarczająco, to dosypuję jeszcze trochę tutaj z tej jednej pryzmy, co tutaj jest. Także na dwa dni, to jeszcze zimą raz spróbuję. No, będę mógł zobaczyć, ile na dwa dni, wtedy to jest bardziej takie miarodajne. Ale dzisiaj zrobimy test na jeden dzień i zobaczymy, ile wyjdzie. Dobra. Teraz jeszcze tutaj muszę otworzyć. Bo tutaj ten trochę zlało i deszcz otworzył. No i wysłotki sypiemy do 3 ton. No także zaraz weźmiemy. Pierwszą łyżkę mam. Potrzebuję ogólnie 3 tony tych wysłotek, także zaraz się wbijemy, to by lepiej. No, ładny gryz wziąłem. Trochę ziemniaków jeszcze widzę weszło, także zobaczymy, ile to waży. Dobra, mamy takie 2500, czyli jeszcze dołożę 500 kilo i będziemy mieli. No na razie tutaj trochę ciasno jest, no ale jakoś się wykręcę. Jest 300 prawie, ale to nic. Teraz no teraz mamy 300, ładujemy żyto teraz. Z
nawet. Ciekawe, jakie spalanie tu wyjdzie w szaferze i w tym New Holandzie. No szafer to wiem, że ma bardzo, bardzo niskie spalanie. Na przykład porównując do Tura, to średnio spala o 2 litry mniej. Dobra, jeszcze 200 kg wsypie i będzie. Dobra, mamy to. Teraz idę po sól, kredę, witaminy, minerały. Wsypię i włączam miksa wtedy. Co potrzebujecie? A to tak, wtedy jeszcze odprawa jest. Co? No, to muszę zrobić. Później będę chciał jeszcze zatankować. Teraz włączamy miksa. Mieszam na 540 eko, a na zająco tutaj przy paszowozie. Dobra, ustawimy 540. Na 533 na wałku. Teraz najważniejsze zostało czyli trawa i lucerna. Takie 4-4,5 tony sypię, w zależności od tego, ile zostało z dnia poprzedniego. Dzisiaj dosyć zostało trochę, także tak do 8 ton będę ładował. Może 8200, coś takiego.
Teraz staniemy tak jak wcześniej. Dobra, coś takiego. Tutaj trzeba wyzerować. Dobra. Ciekawe ile spalił. Ile obstawiasz? Ale... Na mieszanie paszy tylko. Ja coś mi się wydaje, że nawet nie cały litr. Muszę dać 4. W sumie nie było... Ile? 20 minut może? Dobra. Wyś... Takie półtora litra. Pół wleciało. Ale to wcześniej jak lałem. No, półtora litra widać jest do granicy. Ciekawe ile te szóstki spali. Troszkę więcej. Dobra, możesz brać. Co, sprawdzimy ile zgarnianie korytarzy ten spala. No, dobra, normalnie idę. Idę jeszcze otworzyć bramy. Także tu te bramy na przejściu otworzę. I zaczynam sypać. No. Chłopaki zgarniają korytarze. Tutaj jeszcze ten korytarz im został i tutaj środkowy. Także zaraz im rzucę karmę. To ze środka krowy łatwiej będą wychodzić, bo do świeżej karmy będą szły. No i ten. I zobaczymy ile spalanie wyjdzie. Ogólnie ten miks jeszcze sypie jałówkom, tym najmłodszym. Dostają teraz to samo co krowy. Także no. Tutaj zobaczymy jak już wygląda to w miksie. Wygląda w miksie. No już jest ładnie wymieszane, to w miarę szybko miesza. No, dobra. Tutaj wyłączymy. Teraz na wysypanie biorę zawsze normalne 540. No i dobra. Znowu tak samo przy linii. Zobaczymy ile spalił. No trochę nawet więcej wlałem, ale to już mi się wydaje, że jest dobrze. No nie byłem, nie patrzałem jeszcze. Nie wiem ile stawiacie. Czekajcie, zaraz zobaczę ile w tamtym roku przy teście, jak testowałem, no,
Jak testowałem tą Alimę, to wtedy dwa wozy kręciłem, ale to wychodziło na to samo, bo teraz jeden wóz, a wtedy, żeby na jeden dzień, to musiałem dwa miksy kręcić. Także no zobaczymy ile wtedy tam nam, wtedy była ta czwórka i ona spaliła chyba 6 litrów wtedy. Z tego co pamiętam. I jak już możecie zauważyć, troszkę więcej niż 6 litrów, 6,1, a już zaokrąglimy do 6. No, czyli tam spalił 6 litrów na dwa wozy, te czwórka. Także no, ja jestem ciekaw ile tutaj. No, 7,5 wyszło. No, ale wiadomo, oszczędność dużo czasu jest. No, ciekawe. Na Ford na pewno by więcej spalił. Coś tak czuję. No a teraz przy tych cenach to... No i ten, tutaj mam 1000, wałek na 1000, mogę go ładnie wyczyścić. A w Fordzie tego nie ma. No zobaczcie, tutaj mało co zostało. No ale... Żeby nakarmić 160 krów, szafer był 1,5, tu 7,5, czyli 9 litrów. Musiałem spalić, żeby 160 krów nakarmić. No tam z młodzieżą, powiedzmy tam, ile ich tam jest, chyba 30 sztuk młodzieży. No, także tak to wygląda, jeśli chodzi o spalanie przy tym miksie, tym ciągnikiem. Jeszcze tak, żeby zobaczyć, to wezmę zimą, jak będę miał podpiętego 60-20, zobaczę ile to u niego wyjdzie. W sumie ja pojadę tym. No, zobaczę ile w 60-20 wyjdzie spalanie. Szczerze podejrzewam, że wyjdzie więcej. Niby mniejszy ciągnik. No, mniejszy ciągnik, 4 cylindry, niby powinien spalić mniej, ale jednak ma więcej roboty przy tym wozie 60-20. Także no, ja podejrzewam, że spali może nawet 10 litrów przy tej samej robocie. Ale to jest do sprawdzenia. Fajnie będzie zobaczyć, czy na pewno tak jest, czy może porównywalnie. Ale mi coś mówi, że będzie więcej spalał. A ogólnie tego testa zrobiłem ze względu też na to, że Maciej Różański też robił test spalania u siebie. No i tak z ciekawości byłem, jak to u mnie teraz wygląda. No i w sumie też dobry pomysł, żeby sprawdzać spalanie no, ciągnika czy tam ładowarki, które ładuje. No bo podejrzewam, że jakbym turem ładował, chociaż tutaj turem akurat nie idzie ładować, bo nie sięga, musiałbym mieć łyżkę wysokiego wysypu, ale jakbym robił miksaturem, to podejrzewam, że by wyszło trochę więcej spalanie. No bo jak kiedyś liczyłem, szafer na jedną motogodzinę spala 3,2 litra, z tego co pamiętam, a mój tur na godzinę spalał 5 litrów na godzinę chyba, motogodzinę spalał. Ten miał, ta T6 spalała na motogodzinę chyba trochę więcej średnio. No wiadomo, robi mocniejsze prace przy kultywatorze i ten, to wiadomo, że więcej spali. No a T4 chyba 4,5 jakoś litra paliła. Także no. Dobra, dzisiaj krótko. To znaczy krótko, nie wiem jak film długi wyjdzie, ale po prostu dzisiaj nic specjalnego poza tym nie robiłem. Także mówię, zobaczymy jakie spalanie jest. No i tyle, dobra. No dzisiaj już będzie koniec. Telefon mam? Nie mam telefonu. No także wiem już jakie mam spalanie przy miksie.
Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.